Flex Symposium PL 2015. To jest wydarzenie unikatowe w skali europejskiej, gdzie spotykają się użytkownicy takiego narzędzia do modelowania symulacyjnego FlexSim. Wśród tych użytkowników wyróżniamy sferę biznesu, przedsiębiorców, inżynierów procesu, wyróżniamy pracowników nauki i studentów. Mieliśmy bardzo ciekawe wystąpienia z jeszcze ciekawszymi postaciami, bo odwiedził nas profesor Alan Greenwood z Mississippi State University, obecnie także Politechnika Poznańska. Ponadto był pan Dirk Jan Munz z Holandii. No i tu przedstawiciele krajowego środowiska akademickiego, bo pan profesor Paweł Pawlewski z Politechniki Poznańskiej, kolega Dawid Dąbal z Akademii Górniczo-Hutniczej, no i ja także z tejże szacownej uczelni krakowskiej. Most people, most industries spend a lot of time and energy testing their products before the market, but they don't test their processes, partly because this is a fairly new technology and it is not as widely as applied as it should be, the simulation. And as people learn the power of it and what it can do, then they start to use it. FlowWorks is a special module for the FlexSim simulation environment. And it really gears up to the continuous flows, like used in chemical works or in bulk handling, to easily model and analyze complex systems that has continuous flows in there. And that traditionally was hard in these types of simulations, and we found a way to have them work together. Absolwenci kierunku logistyka są obecni w wielu firmach wielkopolskich i prowadzimy na trzecim roku, jest przedmiot projektowanie procesów logistycznych pod kierownictwem profesora Pawlewskiego i właśnie na tych projektach korzystamy z FlexSima, współpracujemy z firmami z Wielkopolski. Mamy już zbudowane relacje z firmami. Te relacje już są zbudowane w ten sposób, że w tych firmach realizujemy już nie tylko projekty studenckie, ale również realizujemy projekty, ja to nazywam przemysłowe, i wchodzimy też w fazę projektów biznesowych. Obecnie robimy projekt symulacyjny jako moją pracę inżynierską, dyplomową. Chodzi o optymalizację przepływów materiałowych w pewnej firmie. I właśnie będziemy tutaj używali FlexSima jako tego docelowego projektu, który ma pokazać firmie pewne oszczędności, przedstawić pewne oszczędności i pokazać rozwiązania z użyciem naszych produktów. My mamy wgląd w przyszłość. To jest coś, czego dzisiaj przedsiębiorcy bardzo rzadko doświadczają, szczególnie jeśli chodzi o kwestie produkcyjne, bo owszem, stosuje się takie metody prognostyczne w świecie finansów, są dość popularne, natomiast w sferze produkcji, w sferze logistyki tutaj jest biała plama i my właśnie tę białą plamę zapełniamy bardzo zaawansowanym narzędziem, jakim jest FlexSim. Nasza pierwsza symulacja była hurtownia. My planowali zrobić taką bardzo dużą hurtownię. No, w symulacji my zjeździli, że my te produkty nie umieścimy do tej hurtowni, że ta hurtownia jest duża, no ta logistyka była tak szpatno zorganizowana, że by to nie było możliwe zrobić i te nakłady by były zmarzone. Many companies which try to forecast or estimate or prepare a new project, it's very difficult to have everything in their mind, so it's better to put it in the computer and see how it can work. To jest przyszłość. Tam są możliwości, jak uszperować koszty, a jak mieć więcej pod kontrolą procesy w firmie produkcyjnej, a nie tylko w firmie produkcyjnej, ale w szpitalach, w rozmaitych organizacjach. Kiedy patrzymy na całość, a nie tylko cząstkę, to widzimy wtedy, jak firma faktycznie funkcjonuje.
tak, jak te procesy między sobą oddziałują, tak? No jak widzimy tylko tego cząstkę, tak, na przykład na ostatniej linii tam pakowania jednego człowieka, no to nie widzimy całości, tak? Nie możemy się odnieść do tego, nie możemy tego jakoś usprawniać. Odbywają się tutaj równolegle trzy warsztaty dla początkujących i zaawansowanych i każdy z uczestników może usiąść do komputera i zacząć modelować pod kierunkiem prowadzącego swój pierwszy system produkcyjny czy to logistyczny.